Przede wszystkim cały sektor pośrednictwa pożyczkowego idzie w kierunku online'u ze względu na dużo szybszy proces poprzez nowoczesne metody weryfikacji tożsamości, tak jak screen scraping czy przelewy jednego grosza potwierdzające tożsamość. Klienci coraz chętniej wybierają tą formę wypłat pożyczek. Jeśli chodzi o pośrednictwo, to z agentów offline'owych coraz większą popularność mają porównywarki, różnego rodzaju sieci afiliacyjne, mailingi, także rekomendacje przez social media. To już trzeci kongres pośrednictwa finansowego, na którym mam zaszczyt być obecny. I po tych 3 latach widać, jak ten rynek bardzo mocno się rozwija, a przede wszystkim, że jest coraz więcej graczy na tym rynku. Jeszcze kilka lat temu w zakresie pośrednictwa finansowego mówiliśmy tylko o produktach bankowych. Dzisiaj to są produkty bankowe, ubezpieczeniowe, ale także grom produktów pozabankowych i myślę, że to jest taki trend przyszłościowy, który będzie stale rozwijał i napędzał ten rynek pod względem wielkości.